Rozdział 11. Następnego ranka Bane nie wziął udziału w ćwiczeniach z innymi studentami na dachu świątyni. Lord Cordis chciał z nim porozmawiać prywatnie. Szedł przez niemal puste sale Akademii na miejsce spotkania. Pozornie całkiem spokojny i pewny siebie. Wewnątrz aż kipiał. Przez całą noc leżał nieruchomo otoczony ciszą i ciemnością pokoju, wciąż na nowo i na nowo rozgrywając w pamięci pojedynek. Teraz, kiedy emocje walki go opuściły, wiedział, że przesadził. Wystarczyłoby, żeby udowodnił swoją przewagę nad foargrem. Przyduszając go mocą do ziemi, osiągnął Dun -Moh, Foagr nigdy nie wyzywałby go znowu. Jednak z jakiegoś powodu, Bain nie był w stanie się zatrzymać. Nie chciał się zatrzymać. W tamtej chwili nie miał poczucia winy, żadnych wyrzutów sumienia. Teraz jednak, kiedy emocje ostygły, gdzieś w głębi duszy czuł, że zrobił coś złego. Czy Foagr naprawdę zasługiwał na śmierć? Druga jednak część jego duszy nie chciała zaakceptować poczucia winy. Nie lubił Makurta. Nie żywił do niego żadnych uczuć. Farg był jedynie przeszkodą na drodze do postępu Beina. Teraz ją usunął. W tamtej chwili całkowicie oddał się ciemnej stronie. To było coś więcej niż zwykła wściekłość czy żądza krwi. Przenikało głębiej do samego wnętrza jego duszy. Stracił cały rozsądek i kontrolę nad sobą, ale czuł się z tym dobrze. Bein spędził długą, bezsenną noc, usiłując pogodzić ze sobą dwa uczucia: triumf i wyrzuty sumienia. Kiedy jednak przyszli po niego rankiem, ten wewnętrzny konflikt został stłumiony przez konkretniejsze problemy. Śmierć Foarga będzie miała dalsze reperkusje. Walka miała za zadanie uczyć, wzmacniać studentów, uodparniać ich na zmagania i ból. Nie było mowy o zabijaniu. Każdy z uczniów Akademii, od Siraka do najgorszego i najpodlejszego, miał możliwość zostania mistrzem. Każdy posiadał ten niezwykle rzadki dar ciemnej strony mocy, dar, którego mieli używać w walce z Jedi, nie między sobą. Zabijając Fo'arga, Bane uszczuplił szeregi potencjalnych mistrzów Sithów, zadał poważny cios działaniom wojennym. Każdy uczeń tej akademii ceniony był wyżej niż cała dywizja żołnierzy. Zniszczył bezcenne narzędzie. Za to zapewne ukażą go surowo. Podążając na spotkanie, które miało zadecydować o jego losie, próbował odepchnąć od siebie strach i poczucie winy. Nie może zrobić nic, co przywróciłoby foarga do życia. Makurt zginął, ale Bein wciąż żył. Był kimś, kto przetrwa wszystko. Musiał być silny, musiał znaleźć sposób, żeby usprawiedliwić swoje działanie w oczach lorda Cordisa. Zbierał już argumenty. Foark był słaby. Bane nie tylko go zabił, również obnażył tę jego słabość. Cordis i mistrzowie nie zwalczali rywalizacji i niezgody wśród podopiecznych. Rozumieli wartość wyzwania i współzawodnictwa. Ci, którzy wydawali się obiecujący, pojedyncze osobniki, które wyróżniały się wśród innych, byli nagradzani. Pobierali samodzielne lekcje u mistrzów, aby osiągnąć pełny potencjał. Ci, którzy nie mogli nadążyć, zostawali w tyle. Tak działa ciemna strona. Śmierć Foarga nie była, była tylko naturalnym przedłużeniem filozofii ciemnej strony. Jego śmierć była ostateczną klęską, ale dla niego. Dlaczego Bane miałby być oskarżany o czyjąś słabość? Przyspieszył kroku, zaciskając zęby z gniewu i frustracji. Nic dziwnego, że jego emocje były tak sprzeczne. To nauki Akademii były sprzeczne. Ciemna strona nie dopuszczała litości ani przebaczenia, a jednak uczeń powinien był się cofnąć, jak tylko pokonał przeciwnika w kręgu pojedynkowym. To nienaturalne. Dotarł do progu pokoju Cordisa, zawahał się przez chwilę pomiędzy lękiem przed oczekującą go karą, a gniewem spowodowanym okropną sytuacją, w jakiej codziennie był stawiany wraz z innymi uczniami. Uznał wreszcie, że gniew posłuży mu lepiej. Zastukał ostro do drzwi i otwarł je, jak tylko usłyszał wezwanie. Cordy sklęczał po środku komnaty, pogrążony w medytacji. Bane bywał tu już wcześniej, ale ekstrawagancja tego wnętrza zawsze wprawiała go w podziw. Ściany przyozdobiono kosztownymi gobelinami i drapierami. Wszędzie stały złote grzejniki i kadzielnice. W których paliły się ciężkie kadzidła, wypełniając powietrze delikatną mgiełką i ciemnym żarem. W jednym rogu stało wielkie, luksusowe łoże, w drugim misternie rzeźbiony stół z obsydianu, a na nim niewielka skrzynka. Pokrywa skrzynki była otwarta, ujawniając jej zawartość: naszyjniki i łańcuchy z drogocennych metali pierścienie ze złota i platyny inkrustowane ostentacyjnie wielkimi klejnotami. Cordis bardzo się starał otaczać wielkim bogactwem, a jeszcze bardziej, aby wszyscy dostrzegali ten przepych. Bane podejrzewał, że na pewnym poziomie Lercitów czerpał rozkosz i siłę spożądania i zazdrości, jakie jego bogactwa budziły w innych. Bein nie interesował się świecidełkami, bardziej ciekawiły go manuskrypty i grube tomiska, które stały na półkach wzdłuż ściany, dzieła sztuki oprawne w skórę ze złoceniami. Wszelkie z nich miało tysiące lat i wiedział, że zawierają sekrety dawnych sitów. Wreszcie Cordis wstał i wyprostował się. By spojrzeć na studenta zimnymi, szarymi oczami. Kasim powiedział mi, co się stało wczoraj rano, rzekł. Twierdzi, że jesteś odpowiedzialny za śmierć Foarga. Ton jego głosu nie zdradzał żadnych emocji. Nie jestem odpowiedzialny za jego śmierć. Spokojnie odparł Bane. Był wściekły, ale nie głupi. Dalsze słowa dobierał starannie. Chciał przekonać Lorda Cordisa, a nieraz wścieczyć. To Foark się odsłonił, pozwolił sobie na słabość na ringu. Ja także okazałbym słabość, gdybym z tego nie skorzystał. Jego stwierdzenie nie, byłoby, no, nie było całkowicie zgodne z prawdą, ale mimo wszystko dość jej bliskie. Na jednej z pierwszych lekcji Kasim uczył ich, jak zbudować wokół siebie tarczę ochronną, aby w walce nieprzyjaciel nie był w stanie użyć mocy przeciwko nim. Silny mocą przeciwnik mógł werwać miecz świetlny, przewrócić, a nawet wyłączyć ostrze, nie dotykając go rękami lub bronią. Tarcza mocy była najbardziej podstawową i najpotrzebniejszą ochroną. Wszyscy uczniowie używali jej instynktownie, prawie jakby była to ich druga natura. Gdy tylko ostrze zostało dobyte, pojawiała się ochronna osłona. Osłanianie się przed siłą mocy przeciwnika i ukrywanie własnych intencji wymagało co najmniej tyle samo koncentracji i energii, jak doskonalenie sprawności fizycznej lub przewidywanie działań nieprzyjaciela. Była to ta niewidzialna część pojedynku niewidoczna wojna woli nieoczywista interakcja ciał i broni lecz to ona często decydowała o wyniku starcia. Kasimy twierdzi, że Foarge nie opuścił osłony odparował Cordis. Mówi, że po prostu przedarłeś się przez nią. Jego osłona nie wytrzymała Twojej mocy. Mistrzu, czy twierdzisz, że powinienem odstąpić, kiedy mój przeciwnik okazuje się słabszy? Było to jawnie zaczepne pytanie, ale Gordis nie pofatygował się, by udzielić na nie odpowiedzi. Jedną sprawą jest pokonanie przeciwnika na ringu, ale nawet kiedy już leżał, ty atakowałeś go dalej. Został pokonany na długo przedtem, niż go zabiłeś. To, co zrobiłeś, niczym się nie różniło od zadania ciosu mieczem pokonanemu i nieprzytomnemu wrogowi. To nie jest dozwolone na ringu treningowym. Słowa uderzyły zbyt blisko celu. Wydobywając na światło dzienne poczucie winy, które Bane usiłował pogrzebać w drodze na spotkanie. Cordis milczał, czekając na jego reakcję. Bane musiał odpowiedzieć, ale jedyną odpowiedzią, jaka mu przyszła do głowy, było pytanie, które dręczyło go od najwcześniejszych godzin świtu. Kasim wiedział, co się dzieje. Wiedział, co robię. Dlaczego mnie nie powstrzymał? Istotnie, dlaczego nie? Uprzejmie odparł Cordis. Lord Cassim chciał zobaczyć, co się stanie. Chciał wiedzieć, jak zachowasz się w tej sytuacji. Chciał się przekonać, czy okażesz litość, czy siłę. Nagle Bane zrozumiał, że nie został wezwany tu, aby ponieść karę. I ja nie rozumiem. Myślałem, że zabicie drugiego ucznia jest zabronione. Cordis skinął głową. Nie możemy pozwolić, aby studenci atakowali się na korytarzach. Nasza nienawiść musi być skierowana przeciwko Jedi, a nie sobie wzajemnie. Słowa te były niczym echo walki, którą Bane toczył ze sobą jeszcze kilka minut temu. Ale. To, co nastąpiło później, było całkiem nieoczekiwane. Mimo wszystko, śmierć Fo'arga może okazać się niewielką stratą, jeśli pozwoli ci osiągnąć pełny potencjał. Dla tych, którzy są silni ciemną stroną, należy robić wyjątki. Jak Sirak? Zapytał Bane, a słowa wymknęły się z jego ust, zanim jeszcze wiedział, co powie. Na szczęście pytanie zdawało się raczej bawić Lorda Cordisa, niż go obrażać. — Sirak rozumie potęgę ciemnej strony — rzekł z uśmiechem. — Pasja karmi ciemną stronę. — Spokój jest kłamstwem, jest tylko pasja — mruknął z przyzwyczajenia Bane. — Dzięki pasji osiągam siłę. — Właśnie — Cordis wydawał się zadowolony. Choć trudno powiedzieć, czy z siebie, czy z ucznia. Dzięki sile osiągam potęgę. Dzięki potędze osiągam zwycięstwo. Dzięki zwycięstwu zrywam łańcuchy. wyrecytował posłusznie Bane. Zrozum to. Zrozum do końca. Twój potencjał będzie nieograniczony. Cordis odprawił go ruchem dłoni, po czym siadł z powrotem na macie do medytacji. Bein odwrócił się, by wyjść. W drzwiach jednak młody człowiek zatrzymał się na chwilę i obejrzał. Co to jest, Citari? wypalił. Cordis przechylił głowę na bok. Gdzie słyszałeś to słowo? Głos miał bardzo poważny. Ja słyszałem, jak używali go niektórzy studenci, mówiąc o Siraku. Powiedzieli, że on może być Sitari. Niektóre dawne teksty mówią o Sitari. Odpowiedział powoli Cordis. Gestem ozdobionego złotem szponu, wskazując na księgi porozkładane po całym pokoju. Powiadają, że sitowie pewnego dnia zostaną poprowadzeni przez doskonałą istotę, która będzie uosobiała ciemną stronę oraz wszystko, czym jesteśmy. I Sirak jest tą doskonałą istotą? Cordis wzruszył ramionami. Sirak jest najsilniejszym studentem w akademii. Na razie z czasem może przewyższyć Kasima i mnie i innych lordów Sitów, A może nie? Urwał. Wielu z mistrzów nie wierzy w legendy o Sitari, ciągnął powoli. Na przykład Lord Khan uważa, że jest ona sprzeczną z filozofią przyświęcającą Bractwu ciemności. A ty, mistrzu? Czy wierzysz w tę legendę? To niebezpieczne pytanie, rzekł wreszcie mroczny Lord. Jeśli jednak Sitari jest czymś więcej niż legendą, nie zrodzi się z naszych nauk jako wzorowy student. On lubona. Musi zostać wytopiony w tyglu prób i bitwy, aby osiągnąć taką doskonałość. Niektórzy uważają, że takie właśnie szkolenie jest celem Akademii. Ja jednak twierdzę inaczej. Uważam, że powinniśmy szkolić naszych studentów tak, aby wstąpili w szeregi Lordów cytów i stanęli u boku Kana i reszty Bractwa. Bane zrozumiał, że to najlepsza odpowiedź, na jaką może liczyć. Skinął głową i wyszedł. Został rozgrzeszony ze zbrodni. Przebaczono mu, ponieważ miał wielki potencjał. Powinien się cieszyć, triumfować, ale nie wiedzieć czemu, kiedy zdążał na dach, aby dołączyć do reszty studentów, mógł myśleć jedynie o lepkim gulgotaniu agonalnego oddechu Foarga. Tej nocy, w ciszy swojego pokoju, Bein usiłował zrozumieć, co się właściwie stało. Szukał w słowach mistrza głębszej mądrości. Cordis powiedział, że jego emocje, jego gniew pozwoliły mu zebrać siły i pokonać Farga. Powiedział, że ciemna strona karmi się pasją. Bein czuł to tyle razy, że wiedział, iż jest to prawda. Nie mógł jednak pozbyć się wrażenia, że to nie wszystko. Nie uważał się za osobę okrutną. Nie wierzył, że jest bezlitosnym sadystą. Jak jednak inaczej wyjaśnić to, co uczynił bezbronnemu Makurtowi? Czy było to morderstwo, czy egzekucja? Bein nie umiał tego zaakceptować. Miał na rękach mnóstwo krwi. Zabił setki, może tysiące żołnierzy republiki, ale to było w czasie wojny, a chorąży, którego zabił na Patrosie, tego dokonał w akcie samoobrony. Zawsze były to sytuacje zabij albo ciebie zabiją. I nigdy nie żałował tego, co zrobił, aż do wczoraj. Nieważne jak bardzo się starał, nie mógł znaleźć żadnego usprawiedliwiania dla tego, co się stało na ringu. Foarg drwił sobie z niego, podsytając wściekłość i śmiercionośną furię. Nawet tego jednak nie mógł uznać za wytłumaczenie, że dał się ponieść chwili nie, jeśli miał no być ze sobą szczery. Czuł kipiące w nim uczucia, które ściągały go ku ciemnej stronie, ale sam czyn był zimny i przemyślany, nawet wyrachowany. Leżąc w łóżku, zaczął się zastanawiać, czy związek pomiędzy pasją a ciemną stroną nie jest przypadkiem bardziej skomplikowany, niż Cordis próbował mu to pokazać. Przymknął oczy, zastanawiając się nad tym, co się stało. Oddychał powoli, głęboko, starając się zachować spokój i obojętność, aby móc przeanalizować, co się właściwie stało. Został poniżony, wpędzony w zakłopotanie i odpowiedział gniewem gniew pozwolił mu wezwać na pomoc ciemną stronę i skierować na nieprzyjaciela pamiętał uczucie wielkiej radości i triumfu kiedy widział jak Foarg szybuje w powietrzu ale było też coś innego nawet po zwycięstwie jego nienawiść narastała ogarniając go jak płomienie ognia które ugasić jedynie można krwią ciemna strona mocy karmiła się pasją ale czy nie było i odwrotnie? Czy pasja nie karmiła się ciemną stroną? Emocje dawały potęgę, ale i potęga powodowała natężenie emocji, co z kolei prowadziło do rozrostu potęgi. W odpowiednich okolicznościach mógł powstać cykl, który zakończy się dopiero, kiedy dana osoba osiągnie granicę swoich możliwości władania mocą, lub kiedy cel jej gniewu i nienawiści zostanie zniszczony. Pomimo upału panującego w pokoju, Bane poczuł zimny dreszcz. Jak można ujarzmić moc, która karmi się sama sobą? Im więcej on, uczeń, dowiadywał się o korzystaniu z mocy, tym bardziej był kontrolowany przez emocje. Im silniejszy się stawał, tym mniej był racjonalny. To nie do uniknięcia. Nie, pomyślał Bane, czegoś tu brakuje musi brakować. Gdyby to była prawda, Mistrzowie uczyliby studentów, jak tej sytuacji uniknąć. Uczyliby, jak się zdystansować od własnych emocji, jednocześnie używając ich do kontrolowania ciemnej strony. Ale w szkoleniu nie było niczego pod podobnego, więc analiza Baina musiała być błędna. Musiała. Nieco uspokojony Bain powolił, aby myśli poprowadziły go w krainę snu. Żygać mi się chce. Ojciec splunął. Patrz ile ty żresz? Jesteś gorszy niż pieprzona świnia Zuka. Des próbował go ignorować. Zgarbiony siedział przy stole i starał się skupić na talerzu z jedzeniem, powoli ładując do ust kolejne porcje. Słyszałeś mnie, smarkaczu? krzyczał ojciec. Myślisz, że to, co masz przed sobą, jest za darmo? Muszę płacić za to żarcie. Wiesz, w tym tygodniu pracowałem dzień w dzień. I wciąż jestem dłużny więcej niż na początku tego pieprzonego miesiąca. Hurst był pijany, jak zwykle. Oczy miał szkliste, wciąż śmierdział kopalnią. Nie zwracał sobie głowy, kąpielą natychmiast rzucał się na butelkę, którą miał ukrytą pod kocem na pryczy. Mam pracować na dwie zmiany, żeby cię utrzymać, warknął. Pracuje tyle samo zmian co ty, mruknął Des, nie podnosząc oczu z talerza. Co? Zawołał Hersz, jego głos nagle opadł do groźnego szeptu. Coś ty powiedział? Zamiast ugryźć się w język, Des podniósł wzrok z talerza i spojrzał prosto w czerwone, półprzytomne oczy ojca powiedziałem, że robię tyle samo zmian co ty, a mam tylko 18 lat. Harris odepchnął krzesło od stołu i wstał. I 18 lat i wciąż zbyt głupi, żeby trzymać mordę na kłódkę. Pokręcił głową w przesadnym geście rozczarowania. Cholerna zguba mojego życia. Od co? Des odrzucił widelec, o, również zerwał się od stołu, prostując się na całą wysokość. Był teraz wyższy od ojca, a jego szkielet zaczął się wypełniać mięśniami wyprowadzowanymi w tunelach. Uderzysz mnie teraz warknął. Dasz mi nauczkę? Herst otworzył usta. Co się z tobą dzieje, chłopcze, do jasnej cholery? To mnie chce się żygnać. Cyknął Des. Obwiniasz mnie o wszystkie swoje problemy, ale to ty przepijasz wszystkie nasze kredyty. Może gdybyś wytrzeźwiał, zdołalibyśmy się wynieść z tego śmierdzącego świata. Ty pyskaty, śmierdzący gówniarzu. Ryknął Herst i szarpnął stałem, aż mebel uderzył o ścianę. Jednym skokiem przebył pustą teraz przestrzeń, dzielącą go od chłopca i chwycił Desa za przeguby tak mocno, jakby jego ręce były paru drastalowych kajdanek. Młodzieniec próbował się wyrwać, ale jego ojciec był cięższy o jakieś 20 kilo, z czego połowa przypadała na mięśnie. Wiedząc, że to beznadziejne, Des przestał się szarpać po kilku sekundach, ale nie miał zamiaru się ku ludzi płakać. Nie tym razem, jeśli mnie dzisiaj zabijesz, rzekł. Pamiętaj, że to może być ostatni raz, stary. Lepiej się postaraj. Herst się postarał. Rzucił się na syna z dziką furią zgorzkniałego, pozbawionego nadziei człowieka. Złamał mu nos, podbił oboje oczu, wybił dwa zęby, rozciął wargę i połamał żebra. Ale przez cały ten czas Des nie odezwał się ani słowem i nie uronił ani jednej łzy. Tej nocy, gdy Des leżał w łóżku, zbyt spuchnięty i pośniaczony, by zasnąć, w głowie tłukła mu jedna myśl, zagłuszając pijackie chrapanie Hersta, który przysnął w kącie. Mam nadzieję, że umrzesz. Mam nadzieję, że umrzesz. Mam nadzieję, że umrzesz. Nigdy nie nienawidził ojca tak bardzo, jak w tej chwili wyobrażał sobie olbrzyma, który ściska w garści okrudne serce jego ojca. Mam nadzieję, że umrzesz, mam nadzieję, że umrzesz, mam nadzieję, że umrzesz. Słowa przetaczały mu się w mózgu, jak nieskończona mantra, jakby mógł sprawić, że staną się prawdą samą siłą woli. Mam nadzieję, że umrzesz, mam nadzieję, że umrzesz, mam nadzieję, że umrzesz. Łzy, które powstrzymywał przez całe brutalne lanie, napłynęły teraz. Gorące krople spływały po sinej, spuchniętej twarzy. Mam nadzieję, że umrzesz! Mam nadzieję, że umrzesz! Mam nadzieję, że umrzesz! Bane ocknął się gwałtownie z łomoczącym sercem i ciałem skąpanym w pocie. Gdy rzucał się po łóżku oplątany pościelą, przez chwilę wydawało mu się, że jest na patrosie. W ciasnym pokoju razem z Herstem i nieuniknionym smrodem alkoholu. A potem przypomniał sobie, gdzie jest. I koszmar zaczął się oddalać. W jego miejsce pojawiło się przerażające uczucie zrozumienia. Hurst rzeczywiście umarł tamtej nocy. Władze uznały, że zmarł śmiercią naturalną. Atak serca, spowodowany połączeniem zbyt dużej ilości alkoholu, życia spędzonego w kopalni oraz nadmiernym, choć daremnym wysiłkiem zatłuczenia na śmierć własnego syna. Nigdy nie podejrzewali prawdziwej przyczyny. Bein też nie. Do dzisiaj. Drżąc lekko, odwrócił się. Zmęczony, ale nie wiedział, że tej nocy nie będzie już spał. Forg nie był pierwszą osobą, którą zabił przez moc. I prawdopodobnie nie ostatnią. Bein był dość mądry, żeby to zrozumieć. Pokręcił głową, żeby po. Być się wspomnienia śmierci Hersta. Ten człowiek nie zasługiwał ani na litość, ani na łaskę. Słabi zawsze będą umiażdżeni przez silnych. Jeśli Bane miał przetrwać, musiał stać się silny. Dlatego był teraz tu, w Akademii. To była jego misja to była nauka ciemnej strony. Objawienie to jednak nie uspokoiło mdłości, jakie odczuwał, a kiedy zamknął oczy, wciąż widział przed sobą twarz Ojca.